Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 3 grosze o ekonomii. Dzień dobry, z nami jest Piotr Merks, Związek Zawodowy Pracowników Farmacji. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witaj serdecznie, cześć. Rozmawiać będziemy o sytuacji studentów również farmacji. Okazuje się, że właściciele aptek mogą mieć niedługo problem, bo coraz chętniej studenci, którzy wybierają farmację, decydują się na pracę nie w aptekach, co się nam bardzo kojarzy, lecz w korporacjach. Dokładnie tak to mniej więcej wygląda i powiem szczerze, również jako związek zawodowy patrzymy na to z dużą, że tak powiem, dozą niepewności na przyszłość w kontekście, kto będzie nam pomagał z uwagi na i tak bardzo obciążony system ochrony zdrowia. Farmaceuci jednak pokazali, że umieją zrobić naprawdę porządną robotę i być dla pacjenta tak naprawdę frontmanami podczas tej pandemii, która już właściwie trwa i trwa, prawda? Prawda, tylko pytanie, czy można się wam dziwić, że odchodzicie do korporacji, gdy patrzymy na pensje ogólnie w ochronie zdrowia? Też się przyglądam temu problemowi już od długiego czasu. Uważam, że jednym z głównych problemów z tym związanych jest brak takiej sensownej ścieżki kariery właśnie w aptece, bo tak naprawdę z uwagi na pewną systemową marginalizację farmaceuty do po prostu wydawania pudełek, no bo tak to nazwiemy, braku zaangażowania tych 36 tysięcy osób, bo tyle jest farmaceutów w Polsce, w takie może bardziej skoncentrowane na pacjentach usługi farmaceutyczne w zakresie realizacji opieki farmaceutycznej, no skutkuje tym, że nie widzą dla siebie szansy. Po drugie, no oczywiście wynagrodzenia, no nadal w stosunku do farmaceutów z innych krajów, te wynagrodzenia wyglądają no dość słabo. No oczywiście jednym takim ratunkiem chwilowym, mam wrażenie, była sytuacja szczepień ochronnych, prawda, które fajnie sobie zostały rozwinięte w aptekach, ale też no z uwagi na to, że pandemia już się kończy, tych jak gdyby szans na zarobienie dodatkowych pieniążków jest bardzo mało, a też grypa została w jakiś sposób utrudniona z uwagi na to, że pacjent, który w zeszłym roku otrzymywał to wszystko w aptece, nie musiał, że tak powiem, cofać się do przychodni, no w tym roku musi iść do lekarza po receptę i następnie wraca z tą receptą jak gdyby do farmaceuty, żeby go zaszczepić. Więc ten łańcuch został jak gdyby wydłużony. No ale to jest nadal 2,5 tysiąca farmaceutów. My mamy 36 tysięcy farmaceutów, którzy jak gdyby są w pewnym deficycie, no bo te pensje realnie, biorąc pod uwagę w porównaniu nawet wyjściowa pensja w aptece ogólnodostępnej, wyjściowa pensja w korporacji, no to jest różnica 30-40%. Więc to jest gigantyczna różnica. No, proza życia jest straszna, ja zawsze to powtarzam, bez pieniędzy nie ma misji. I chyba to obserwujemy w każdym środowisku medycznym, wszędzie, obserwując też te historie z ostatnich lat, ilości strajków, prawda, przeciążenia systemu i tak dalej. Więc to dotyka wszystkich. Natomiast rzeczywiście uważam, że jak gdyby z perspektywy branży duża ilość aptek będzie musiała się zamknąć, dlatego że brakuje tych pracowników, prawda? Drugim elementem oczywiście jest jeszcze nie tylko odchodzenie, ale też to, że studia farmaceutyczne przestają być atrakcyjne. Jak ja startowałem do egzaminu, żeby dostać się na farmację, to był to okres, w którym było 6 osób na miejsce. To był ten początek trochę też taki, w którym bardzo wiele aptek jak gdyby się otwierało. To był ten moment. Część moich kolegów z uczelni, oni mieli już swoje apteki, albo rodzice mieli. Chodziło o to, że to był taki, jakby był to taki boom, w którym to był bardzo popularny sposób na biznes, prawda? No i wtedy jak gdyby realnie, bo wszyscy myśleliśmy z perspektywy odziedziczenia tych naszych, prawda, spuścizn po rodzicach w postaci aptek. No teraz tak nie jest, z uwagi na to, że też ten system jednak znacznie przyblokował właścicielstwo młodych osób i tak tym naprawdę bardziej, z uwagi że na też pojawiło się prawo ograniczające powstawanie nowych aptek i tam wytyczne różne. Dokładnie tak. Akurat tutaj to ograniczenie to jest akurat dobre, ponieważ żeby apteka była rentowna, ona musi mieć co najmniej kilka tysięcy pacjentów dookoła, żeby w ogóle być w stanie funkcjonować. No tak, żeby tak nie tylko było apteki co tak, drugi róg. No. Dokładnie tak. No, różnice na przykład w Polsce, tutaj jest jak gdyby gdzieś tam minimum 3 tysiące osób potrzebne, żeby to jakoś funkcjonowała, ale w takich krajach jak Anglia to jest nawet 5 do 7 tysięcy też w niektórych, nawet do 8 miejscami, więc jak gdyby żebyśmy też mieli jak gdyby tutaj jasne zrozumienie tematu.
Jeśli jest duża ilość pacjentów, to apteka w tym momencie dobrze funkcjonuje, ma pewną stabilność biznesową związaną z obrotem, realizacją recept i tak dalej. Dzięki temu może inwestować w swój rozwój. No, a my też mamy dużo przeszkód, jak gdyby, bo to nie jest tak jak na zachodzie, że powiedzmy, kiedy apteka jest świetna, ona może promować to, że jest świetna. Ja jestem świetny, ale ja nie mogę się zapromować, tak? Więc też system wielokrotnie mnie blokuje. No chyba oczywiste jest to, wiemy, no z reklam wiemy, popatrzmy na zwykły świat codzienny, prawda? Każdy wie, że dobre rzeczy generalnie, powiedzmy, kosztują, prawda? Tak to wygląda, ale też wiemy z reklam, że no, bądź też z opinii użytkowników, że coś jest dobre. Na tej podstawie bierzemy, prawda, pod uwagę możliwość, nie wiem, zakupu, albo tak jak z lekarzem, no skoro mamy aplikację Znany Lekarz, wiemy o tym, że jeden jest dobry, prawda, i wszyscy do niego jak gdyby chcą się dostać. Inny, no niestety, ma dwie gwiazdki i automatycznie tam omijamy szerokim łukiem. To nie jest jak mówiąc gdyby o tym, prawo że rynku, prawda? reklam samych leków nie brakuje, a nie ma Dokładnie. reklam aptek. Dokładnie tak to wygląda. Dokładnie tak to wygląda. My z wyjątkiem tak naprawdę godzin otwarcia i adresu nie możemy nic podać. Nie możemy powiedzieć, co robimy. Apteka nie może się pochwalić, że robi szczepienia. Ja jestem w sytuacji, ja nawet na przykład w codziennej praktyce przychodzi pacjent i mówi, ja nawet nie wiedziałem, że u was można się zaszczepić, bo ja nie mogę się zareklamować. I jak gdyby pacjent nie wie i jedyną informacją tak naprawdę, którą może zdobyć, to jest to, które ja jemu przekażę, tak? Kiedy jest i realizują mi receptę. A w przeciwnym razie nie jestem w stanie na zewnątrz wyjść i ogłosić, zapraszam was wszystkich. Nie mogę pójść i powiedzieć, słuchajcie, ktokolwiek chętny, zapraszam do siebie na szczepienia, tak? Więc to są naprawdę duże utrudnienia natury takiej technicznej, no, które też utrudniają to dostępność dla tych pacjentów. To, co też obserwuję, ta branża jest dziwnie uregulowana. Oczywiście jest jedną z najbardziej restrykcyjnych. W Polsce wyjątkowo restrykcyjnych, chyba nie ma drugiego takiego kraju, który ma tak restrykcyjnie wszystko poregulowane w kontekście zakazu reklamy. Natomiast, tak jak mówię, no, my jesteśmy na początku drogi. Ta rola obecnie jest mega marginalizowana. Temat oczywiście marżowości też gdzieś tam cały czas wchodzi jak gdyby w grę. My wiemy o tym, że te marże, one nie będą rosły, nigdzie na świecie nie rosną, ale z kolei Ministerstwa Zdrowia, ekwiwalenty takich, prawda, Departamentów Zdrowia czy innych organizacji, one wiedzą, że przyszłością są usługi farmaceutyczne, czyli ta rola kliniczna. I teraz, jaki to ma związek, to wszystko, co powiedziałem z tym szarym, prawda, że tak powiem, studentem, który przychodzi i szuka sobie miejsca na świecie, i później musi zdecydować apteka versus biznes. Z uwagi na to, że tak naprawdę poza rolą wydawania tych pudełek, bo tak to brzydko nazwę, ale to celowo, no on nie ma możliwości jakiegoś tam większego rozwoju. Zobaczcie Państwo, ja akurat jestem bardzo proaktywnym farmaceutą i robię dużo rzeczy, ale robię tak naprawdę w swojej, nazwę to może, akademickiej fikcji, prawda, teorii akademickiej, bo ja realizuję bardzo dużo fajnych usług opieki farmaceutycznej w ramach grantów, które też dostarczają, powiedzmy, mi pewnych funduszy na to, żebym mógł wynagrodzić swój zespół i swoich farmaceutów, którzy ze mną pracują. Drugi element, robimy tych usług różnych bardzo dużo, czy pomiary, prawda, parametry krwi, oznaczanie, czy mierzenie ciśnienia, czy generalnie drobne dolegliwości, czy usługa nowego leku, czy przegląd lekowy, czy szczepienia ochronne. Więc ja realnie powiem szczerze, dla mnie każdy dzień w mojej aptece jest pasjonujący, ale tak jak mówię, ja bardziej traktuję siebie jako centrum wzorcowego rozwoju aptek na przyszłość, gdzie ja chcę jak gdyby dać decydentom do ręki narzędzia, żeby zobaczyli, jak wygląda ta opieka farmaceutyczna, jak wyglądają te usługi farmaceutyczne. Natomiast no niestety gremium większości aptek to jest zwykła proza życia, tak? Tak to wygląda. I powiem szczerze, gdybym był w takiej sytuacji, gdybym nie stworzył sobie takich warunków do rozwoju, powiedzmy, naukowych, prawda? Bo tak naprawdę, proszę Państwa, no, Polska jest trudnym krajem do szerzenia innowacji, więc jeśli nie stworzysz sobie takiego facility, czyli takiego miejsca, gdzie możesz to realizować, te wszystkie innowacje, no to ogólnie system ci nie przyjmie, tak? Tak to wygląda. Więc no, 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 mi, powiedzmy, się udało, natomiast patrząc na moich kolegów, no rzeczywiście jest mi przykro, bo ja widzę bardzo dużo zaangażowanych osób. Te oczywiście, ile mogę, to też staram się zaangażować w te projekty z zakresu opieki farmaceutycznej u siebie w ramach realizacji projektów badawczych na uczelni, na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, na Wydziale Medycznym. Natomiast to jest mikroskala. Pamiętajmy o tym, że my mamy nadal 36 tysięcy osób i każdego roku kolejne kilkaset kończy, tak? I mają w perspektywie pójść do apteki, która no, no, z wyjątkiem szczepień tak naprawdę, i to tylko przypomnę, w 2100 do 2500 aptek, to jest nadal mikroskala, mamy 12 tysięcy aptek w Polsce, to jest mikroskala nadal, prawda?
Więc na to jak gdyby zwracam uwagę. Więc Na to jest sam koniec. naprawdę trudne. Na Tak. sam koniec naszej rozmowy, bo czas nas goni, zapytam jeszcze o same studia farmaceutyczne. To nie są studia medyczne, lekarzem nie zostajecie takim, który siedzi w gabinecie, tylko jesteście lekarzami farmaceutami, tak się o was mówi. Czym się różnią te Tak. studia, tak gdyby wyjaśnić słuchaczom, którzy no, nie są w temacie, a kojarzą was no właśnie z apteki nie tylko? Więc studia się różnią bardzo. Ja też jestem, jak gdyby, przez wiele lat wykładałem na farmacji, teraz jestem wykładowcą na wydziale lekarskim. Przede wszystkim lekarze mają dużo aspektów klinicznych i dużo anatomii, fizjologii, patofizjologii, czyli tego, co tak naprawdę dotyczy samego żywego organizmu. Farmaceuci głównie koncentrują się na lekach, farmakoterapii, optymalizacji farmakoterapii, leczeniu i tak dalej. Więc i też długość studiów. Tutaj jest tak, że lekarski to jest 6 lat plus jednoroczny staż. Oczywiście później konieczne specjalizacje, bo bez tego jak gdyby lekarze się nie przebiją. Druga kwestia, farmaceuci to jest 5 lat studiów, że tak powiem, jednolitych plus 6-miesięczny staż, czyli odrobinę krótszy. No niemniej jednak prawie 6 lat oba studia, natomiast fokus jest totalnie zupełnie inny, bardziej na lekarskim praktyczne rzeczy, natomiast w kontekście jak gdyby, prawda, pracy z pacjentem, na farmacji bardziej jednak syntezy, bardziej generalnie temat, prawda, budowanie nowych form leków i tak dalej. No, w perspektywie oczywiście, jak to odnieść do świata, no, ten model powinien z uwagi na to konieczność, jak gdyby Ministerstwo Zdrowia powinno zrobić wszystko, żeby przekwalifikować farmaceutów do roli bardziej klinicznej, czyli takiej, w której byliby realnym wsparciem dla lekarzy, bo lekarze powinni się zająć diagnozą, natomiast cała opieka po wizycie, po zwolnieniu ze szpitala powinna być po stronie już farmaceuty, tak jak jest na Zachodzie, w ramach realizacji usług opieki farmaceutycznej. Tak to powinno wyglądać. Natomiast myślę, że my jeszcze jesteśmy daleko do zmian. Może, mimo że po części modyfikujemy programy kształcenia, nadal w stosunku do powiedzmy zachodnich wzorców, to jest niestety bardzo przykre, ale to jest no, daleko. Niestety. Tak to wygląda i ze smutkiem to powiem. No, niemniej jednak jakieś tam podjęcia zmian następują. Zobaczymy, jak długo to potrwa. No właśnie, wasza misja trwa, czego przykładem jest też twoja działalność, o której mówisz. Piotr Merks, Związek Zawodowy Pracowników Farmacji, dziękuję za to spotkanie. No i patrzymy w Dziękuję bardzo. przyszłość, będziemy przyglądali się temu, co dzieje się również w waszej branży. Dzięki. Piotr Ktopuliński, dzięki Bardzo dziękuję. za Zapraszam do kontaktu. 3 grosze o ekonomii, tak nazywa się nasz program. Do usłyszenia. Zachęcam do słuchania w kolejnych wydaniach, bo i kolejne tematy przed nami. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.